Witajcie, mam na imię Rich Aguilera i witajcie w Wielkiej Trójce. Zwariowany znak. Jestem podekscytowany tym, że jesteście tu ze mną na dzisiejsze śledztwo. Jesteście na czas. Właśnie chwilę temu dostałem nowe zadanie. Przeczytajmy je razem. Rich, Biblia mówi, że świat stał się tak grzeszny, że Bóg zesłał potop, aby oczyścić ziemię. Jak to było? Wspaniałe pytanie. Aby oczyścić całą planetę, musiało wydarzyć się coś naprawdę wielkiego. Wiecie co? Zacznijmy od sprawdzenia, co Biblia tak naprawdę mówi o potopie. Tutaj w Księdze Rodzaju, rozdział 7, wiersz 11, czytamy, co się stało. Jest tam napisane: tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się u pusty nieba. O, to brzmi intensywnie. Wszystkie źródła wielkich głębin wzburzają się, eksplodują i wybuchają? Kiedy myślę o energii pod ziemią, myślę o wulkanach i gorących źródłach i gejzerach. Wiem, musimy pojechać do Parku Narodowego Yellowstone. Yellowstone jest potężnym wulkanem, a dodatkowo jest tam wiele ciepłych źródeł i gejzerów. To idealne miejsce, żebyśmy zbadali tę podziemną energię, o której mowa jest w Biblii. Ach, nie zapomnijcie szukać wskazówek dla Wielkiej Trójki. Widzieliście to? Chodźcie, idziemy. Jedną rzeczą, którą możemy tutaj na pewno zobaczyć, to dowód na istnienie dużej ilości energii, która jest pod ziemią. Widzimy ciepłe źródła albo tony wody, które strzelają z pod ziemi. Widzimy doły, z których wydobywa się niezwykle gorąca para. Widzimy również błotniste kałuże, gdzie gorąca para wychodzi i łączy się z błotem. I widzimy też moje ulubione gejzery. To nie tylko woda, która jest gorąca, ale też taka, która wydobywa się z ogromnym ciśnieniem, tak dużym, że zostaje wystrzelona w powietrze. Najbardziej znany gejzer na świecie jest właśnie tutaj, za mną. Zaczekamy, aż wystrzeli. Biblia mówi, że podczas potopu woda nie tylko przyszła z nieba, ale również z podziemi. Wow, to było ekstra. Wszyscy widzieliśmy deszcz, a tutaj mogliśmy zobaczyć, jak woda wydobyła się z podziemi podczas potopu. Wielką różnicą jest to, że w czasie potopu Bóg rozkazał wszystkim podziemnym źródłom wystrzelić, a nie tylko jednemu. Biblia mówi, że ziemia była całkowicie pokryta wodą. Gdyby tak było, co byśmy teraz widzieli? Spodziewałbym się zobaczyć bardzo dużo różnych rzeczy pogrzebanych pod ziemią na całej naszej planecie. A co widzimy? Dokładnie to. Tysiące rzeczy zakopanych na całej planecie. Wszędzie znajdujemy rzeczy, takie jak kości żywych organizmów, które zostały pogrzebane przez wodę i błoto. Kiedy zostały pogrzebane, stały się skamieliną. Znajdujemy skamieliny na całym świecie, które zostały zakopane w czasie potopu. Małże i muszelki, które zostały szybko zakopane i stały się skamieliną. Drzewa, które zostały przykryte błotem i stały się skamielinami. Zwierzęta morskie, które zostały szybko zasypane i skamieniały. Nawet rośliny, takie jak ta paproć, zostały szybko przykryte i stały się skamieliną. Widzicie, że one nawet nie miały szansy zwiędnąć, bo stało się to tak szybko. Cała planeta pokryta jest dowodami, że globalna powódź szybko wszystko pogrzebała. Zdecydowanie powiem wam, że Pan Bóg wybrał najlepszą metodę oczyszczenia naszej planety z grzechu.
Wiecie, czasem wszyscy popełniamy błędy, ale Bóg powiedział, że jeśli powiemy przepraszam za to, co zrobiliśmy, to On nas oczyści z grzechu, tak jak oczyścił świat w czasie potopu. Kiedy nas oczyszcza, to nazywa się przebaczenie. Bardzo się cieszę, że Pan Bóg daje nam szansę być czystymi po tym, jak zrobimy błąd. Wszystko, co możemy zrobić, to poprosić o przebaczenie. Okej, detektywi, czas sprawdzić naszą wielką trójkę. O, było blisko. Zobaczmy, jak dużo pamiętacie z naszego dochodzenia. Jeżeli znasz odpowiedź, po prostu ją wykrzyknij. Pytanie 1. Biblia mówi, że w czasie potopu przyszła z nieba woda. I skąd jeszcze? Racja, spod ziemi. Dobra robota. Okej, pytanie 2. Jak nazywają się tysiące obiektów, które zostały przykryte w czasie potopu? Tak, z kamieliny. Dobrze wam idzie. Okej, numer 3. Jak się nazywa to, kiedy Pan Bóg oczyszcza nas od naszych błędów i grzechów? Tak, przebaczenie. Bóg pozostawia nas czystymi. Hej, dobra robota. Myślę, że odgadnęliście wszystkie trzy. Cieszę się, że Pan Bóg dostarcza sposób, aby wyczyścić nasze grzechy, tak jak wyczyścił świat z grzechu w czasie potopu. Jesteście wspaniałymi detektywami. Dziękuję wam za pomoc z wielką trójką. Muszę bardziej uważać na te kamienie.